STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Nie, no szkoda tej bramki w ostatnich minutach, bo tak zagraliśmy trzeci mecz na zero u siebie w domu. Ale najważniejsze jest to, że kolejne zwycięstwo, idziemy w górę tabeli, mistrz Polski ograny. No i oby w następnym meczu z Miedzią frekwencja była podobna, bo atmosfera dzisiaj była niesamowita. To było czuć, my wyszliśmy na wojnę i od początku było czuć, że jest taka napięta atmosfera i na trybunach, i na boisku było bardzo, bardzo gorąco, więc pomogę z Kamilem. No, razem pogadam. No co, kolejne trzy punkty. Powiedz coś ciekawego. No, Kamil, wyciągnąłem Kamila z piwnicy, odkąd wróciłem. Razem w pokoju tak. Jesteśmy, omawiamy taktykę przed każdym meczem i widać, przynosi ona efekty, bo zespół walczy teraz jak na wojnie i jestem dumny z mojego zespołu, naprawdę. To co, przenosimy się na Kamila, tak? Gol to tylko taki dodatek dla ciebie, ale zwycięstwo z Legią zawsze musi smakować wyjątkowo. No niby tak, ale powiem szczerze, że u siebie czujemy się naprawdę bardzo mocni i nie patrzymy tak na to, kto przyjeżdża, czy jest to Legia, czy inny zespół. Chcemy tutaj zdobywać trzy punkty, no i to nam jako tako na razie się udaje w ostatnim czasie. Na pewno, sam fakt, że jest hymn śpiewany, taka chwila podniosła, cały stadion to śpiewał, było bardzo głośno i tak jak powiedziałem wcześniej, było czuć takie napięcie, więc my jesteśmy razem z Kamilem Polakami, ogólnie mamy bardzo polski zespół, więc to będzie duże święto dla nas. Dokładnie. To co Łukasz powiedział, czuliśmy się naprawdę wyjątkowo, atmosfera była mega, tutaj wszyscy nam pomogli. Także dziękujemy wszystkim i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie.